Rozmawiam z panią Stanisławą Wójtowicz z Łosia. Pani była długie lata akuszerką w izbie porodowej w Łosiu. Proszę mi opowiedzieć, jak to się stało, że pani zajęła się pielęgniarstwem położnym? To było bardzo wcześnie, bo ja kolegowałam z chłopakiem w szkole podstawowej. I ten po lekcjach, i ten mówi, że bardzo głodny. Ten kolega pani. Tak, tak, bardzo głodny. Ja pytam się, czego, Stasiu, jesteś głodny? To byliśmy w trzeciej klasie. Bo mama mi nie dała jeść, bo mama mi nie dała jeść, bo mama bawi się lalkami. Mama bawi się lalkami. Tak, tak. Ja sobie myślę, że pójdę ze Stasiem i zobaczę te lalki. Jak to mama się bawi z tymi lalkami. Dziewczynka, ciekawa, dziewczynka. Tak. I tego. I poszłam tak przez las kawałek. I taka mała chatka była. I to było właśnie w Woli Łużańskiej. W Woli Łużańskiej. Mhm. I taka mała chatka była. A mama wtedy zmarła przy porodzie i leżała w trumnie i miała dwoje dzieci na ramionach. Też nie żyjące? Też nie żyjące. Ja stanęłam przed tą trumną i to wielkie wrażenie na mnie zrobiło. Na dziecku z trzeciej klasy. I tak miała pięknie ręce splecione różańcem, świece się świeciły, kobiety na czarno ubrane i płakały. Płakały, że położna poszła do innej kobiety i nie było położnej. Jakby była położna, to by ta matka żyła i te dzieci żyły. I ja to słuchałam. No sobie myślę, co to jest położna. I przyszłam do mamy i pytam się, kto to jest położna. A mama mi opowiada, że to jest taka pani ubrana w piękny fartuch biały i chodzi i pomaga kobietom, jak przychodzi dziecko na świat. No i ja od tej pory to ciągle się bawiłam i taki szpitalik i pomagałam tym kobietom. Bawiłam się ze słodycze, jakieś cukierki jak miałam, to słodycze były za leki. Tak. I pomyślałam później, że pójdę na pielęgniarkę do pracować w szpitalu, żeby pomagać. Jak przyjechałam do szpitala Gorlickiego. To już po skończeniu szkoły pielęgniarskiej. Jak przyjechałam, zainteresowałam się izbą porodową. Przypomniałam sobie to wyjście z tym kolegą i w tej trumnie. I tak sobie myślę, że obiecałam Stasiowi, że będę pomagać. No i tego. I ciągle chodziłam na porodówkę i podglądałam, jak miałam chwilkę czasu. Podglądałam, jak się rodzą i na świat przychodzą dzieci szczęśliwe i matki były bardzo szczęśliwe. I tego. I zdecydowałam, że pójdę, musiałam jeszcze się podszkolić i zdecydowałam, że pójdę na położną. Czyli poszła pani do szkoły położnych? Tak, tak. I gdzie to była szkoła? W Przemyślu. W Przemyślu. 2 lata. I skończyła pani to? Skończyła. I co dalej się działo? Proszę? Co się dalej działo? No i przyjechałam do izby porodowej. Ostatni rok było
nakazem pracy. Nakaz pracy był. Dostałam nakaz pracy, jak przyjechałam do Gorlic. Czyli to był rok mniej więcej? 56. 56. Tak. Ostatni rok nakazów pracy? Tak, tak. I przyjechałam do izby porodowej. Zaraz, czyli dostała pani ten nakaz pracy? Tak, tak. Gdzie? W Gorlicach. Czyli miała pani pracować w Gorlicach? W Gorlicach miałam, w Gorlicach dostałam nakaz pracy do Łosia. A, do tak, Łosia. Do Łosia. A tutaj już istniała izba porodowa? No istniała. Aha. Parę lat już, ze 4 lata istniała. Ale taka była ta izba zaniedbana trochę. Bo starsze położne pracowały, no i nie interesowały się tam odświeżaniem tej izby porodowej. Ja od razu wzięłam się za malowanie okien, ścian. Przyszedł malarz. Rozumiem. No i tego. A czy jak pani przyszła do izby porodowej w Łosiu, to jakaś położna jeszcze pracowała tutaj? Pracowała, była tak, w zastępstwie pracowała, bo starsza pani poszła na emeryturę. A jak się nazywała? Nie pamiętam. Nie pamiętam. I tak się... Stara położna i stara położna. Tak się mówiło. Tak się mówiło. Czyli wylądowała pani w Łosiu i tu pani zamieszkała? W izbie porodowej miałam pokój taki służbowy. A czy może mi pani opowiedzieć w takim razie, czy ma pani takie jakieś ogólne pojęcie, ile dzieci mogła pani przyjąć na świat? Ponad 2000. Ponad 2000. To były dzieci skąd? Panie rodzące były skąd? Z Łosia i? I z Łosia i z terenu. Czasem to zastępowałam szpital, bo w szpitalu były remonty często, były infekcje, to zastępowałam szpital. Czyli tutaj do pani przywozili do Łosia, tak, rodzące? No to i wtedy było więcej położnych i doktor Habelak przyjeżdżał. Tutaj przyjeżdżał? Tak, tak. Gdyby mi pani opowiedziała, jak wyglądała izba porodowa w Łosiu? Było trzy pokoje duże i dwa małe i łazienka. Tak wyglądała. Duże pokoje, no to była izba porodowa i matki leżące były w drugim pokoju, a w małym pokoju były noworodki. Aha, dzieci nie były razem z matkami. Nie były razem z matkami. Czyli ile było osób do obsługi izby porodowej? Najpierw było nas trzy tylko. Dwie pomoce byłam ja. A później były położne i był lekarz. Czyli rozwinęło się. Tak, rozwinęło się. A ile było łóżek? Pięć. Pięć łóżek. Pięć łóżek. Jak długo leżały panie po porodzie? Z początku to leżały 6 dni, jak były sporadycznie, a potem 3 dni. Czy później była jakaś pomoc takiej młodej matce przy dziecku gdzieś w domu? Chodziła jakaś pielęgniarka i pomagała, sprawdzała, jak sobie radzi matka, czy nie? Nie, nie. Nie było czegoś takiego. Służba zdrowia była tak skąpa, że niemożliwe, żeby pielęgniarka. W Europie był ośrodek zdrowia, to tylko 8 godzin pracował lekarz. I to felczer. 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 A pielęgniarki były dwie. No to szczepiły, to tamto. A gdzie mieściła się izba porodowa? Bo ja tak pytam, jak wyglądała, a nie zapytałam, gdzie, w którym miejscu była. Niedaleko. Niedaleko pani, tak? Tak, niedaleko mnie. A co teraz tam się mieści? A ten dom był, wysiedlili Łemków, przeznaczyli ten dom na izbę porodową.
Tak. A teraz co tam jest? A teraz ten dom jest powrócony do... Wrócił do właścicieli. Tak, wrócił do właścicieli. Czy ja widzę tutaj zdjęcie pani z bliźniakami. Miałam 4 razy bliźniaki. Bez problemów? Bez problemów. No proszę, było to przeżycie? Było. Pierwsze? Pierwsze to było bardzo przeżycie. Pamięta pani, spodziewała się pani bliźniaków, czy nie? A spodziewałam się, że taki duży brzuszek, ale przyszła i rodziła bardzo szybko. Tak. Nawet nie miałam kiedy odesłać do szpitala. A czy zdarzyło się coś takiego, że musiała pani wzywać karetkę, żeby do szpitala wzięto panią rodzącą? Wie pani, bardzo często. Często jak, się zdarzało? No, jak tego, nawet przy badaniu, jak badałam pacjentkę, to badałam zawsze i tętno, i ciśnienie, i krew skontrolowałam. Wynik z krwi i z moczu, to zależy, czy była ogólnie zdrowa, czy położenie było dobre główki dziecka, tak. Dziecka i czy miennica odpowiadała też wymiarom takim, jak powinna. Mierzyłam miennicę zawsze i tętna słuchałam, jak cośkolwiek było nie tak, to odsyłałam do szpitala. Bardzo, bardzo skrupulatnie badałam. A zdarzył się pani jakiś taki ciężki przypadek w izbie w Łosiu? Pamięta pani coś takiego? Bardzo ciężkie porody były i długie czasem. Długie, to też były wyczerpujące. A jak kobiety dbały w czasie ciąży? Czy miały obowiązek chodzenia do lekarza, czy do pani przychodziły? Ja tak poszłam na zebranie wiejskie, no to powiedziałam, że będę dawać też skierowanie do laboratorium na wynik krwi, na mocz. Przede wszystkim na obraz krwi. I moczu to był podstawa. No to przychodziły niektóre, panie, niektóre. Niektóre panie przychodziły i badały i wyniki przynosiły. Oczywiście jak się coś działo w tych wynikach nie tak, to odsyłała pani do lekarza. Tak, odsyłałam do lekarza i do szpitala, do porodu. A proszę mi powiedzieć, czy kiedy pani spotyka dzieciaki, które pani wie, że pani przyjmowała, pamięta pani o tym, że to pani je witała na świecie? Kiedyś przyszedł taki pan i przyszedł zmierzyć mi okno. A pani mnie zna, tak mówi. Pani mnie zna. Bo mówię, że nie znam pana, bo mąż zamówił do okien. A ten mi opowiada, że pani mnie zna. Przy pani się rodzimy. A proszę, czyli panią w Łosiu wszyscy znają, mimo że nie pochodzi pani z Łosia, prawda? Tak, tak. A kiedyś przyszłam do sklepu, i taki troszkę był na ranszu młodzian i tak opowiada, że kłania mi się nisko i opowiada, że ja go uratowałam przy porodzie, bo się rodził pośladkami. No i ja go uratowałam przy porodzie, a ja mówię, skąd pan wie? Że przy porodzie ja uratowałam. Mama mi opowiadała, żeby nie pani, to bym był kaleką. Proszę, to no. Bardzo miłe, prawda? Tak, coś takiego tak. Usłyszeć, tak? Tak? A jak było z wiekiem rodzących? To były bardzo młode osoby? Jaka mogła być najmłodsza, jaka najstarsza? Najmłodsza to 17 lat. 17 lat. Tak. A najstarsza 46. Rodziła po 16 latach. O. Po 16 latach jeszcze Bóg jej dał,
że urodziła córeczkę. Bez problemu. No, ale były problemy, bardzo długo ją obserwowałam i odesłałam do szpitala. Ale udało się wszystko w porządku. Tak, tak. Czyli pani swoją pracę bardzo, bardzo lubiła, kochała? Bardzo kochałam, bardzo. Jakbym jeszcze raz urodziła się i wybierałam zawód, to tylko położna. Tak? Tak. Ale wie pani, jednak z perspektywy czasu to widzę, że jednak bym nie wzięła odpowiedzialności całkowitej za rodzące. Jednak bym w szpitalu pracowała. Nie miałam żadnego wypadku, infekcji, jakiegoś zakażenia noworodka, ale dbałam bardzo o czystość. Bardzo o czystość dbałam i dezynfekowałam w szpitalach te środki opatrunkowe. Pogotowie zabierało przede wszystkim te paczki do sterylizacji. W szpitalu to bardzo to... A jak bardzo... to wyglądało? Bo rodząca nie wybiera sobie pory, czyli to musiało być 24 godziny otwarte chyba, tak? Tak, tak. Czyli miałyście zmiany? Miałyśmy zmiany. Później dopiero, po 3 latach. Były zmiany. Ta starsza pani, jak odbierała, to nie miała frekwencji. 4 położne pracowały i lekarz dojeżdżał. Te panie jeszcze żyją? Niektóre. Niektóre żyją. Pamięta pani nazwiska tych pań? Tych młodych to nie pamiętam, ale zmarła pani Zagórska. Pani Kamińska zmarła. I to były położne w izbie w Łosiu. Tak, 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 tak. I pani z nimi współpracowała? Tak. Tak, tak. I Wojtasowa bardzo szybko zmarła, Helena. Też położna. Też położna. Nazywałyście się położne czy akuszerki? Położne. Położne, tak. Położne. Dawniej to były akuszerki. Akuszerki, tak, tak, tak. A pani sama ile ma dzieci? Dwoje. Dwoje. Jak pani widzi teraz dzieciaczki takie malutkie? Wspomina pani te sobie? Bardzo, bardzo, tak? Bardzo wspominam. I takie jak troszeczkę podrośnięte, to aż bym pocałowała. No tak. Jak we wózeczku widzę, że matka wiezie. Chętnie bym przyjęła takie dziecko, ale... Nie ten wiek. Nie ten wiek, dokładnie. Mogłabym powiedzieć, że czasem były trudne porody. Raz taki trafił się poród, że tętno się psuło i drugi okres porodowy był i pacjentka nie chciała współpracować ze mną, bo każda pacjentka musiała przeć. Pani rodziła? Tak. Tak, musiała przeć. No a ta pacjentka wołała, zabijcie mnie, nie dam rady przeć, nie dam rady pomóc coś. Przerażona może była po prostu. Nie, po prostu ból był niesamowity. I tego. I ja tak, zabijcie drugi raz. Jak po przerwie bólowej. Bóle przyszły, no, tak. Tak, tak, no to zabijcie mnie. Jeszcze posłuchałam tętno. Jak dziecko bije to tętno, słabło. 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 No i mówię tak, tak prosi do takiej Sanci, co mi pomagała przy porodzie. Tak prosi, to idź po siekierę i zabijemy. I ona w tej chwili usłyszała to? Usłyszała i zaczęła przeć i od razu już
chłopczyk był. Czyli na... przestraszyła ją pani, dzięki temu szybko poszło. Wiedziała, że żartuje. Wiedziała, że żartuje. A jak się potoczyły losy Stasia? A Stasiu wyjechał na zachód z tatą później. A teraz to nie wiem. Czyli nie spotkała go pani później? Nie. A z siódmą klasę skończyliśmy razem z tym Stasiem, a tato później sobie znalazł kogoś na zachodzie i wyjechał. A to do Polski na zachód, tak. Czyli bo Stasiu w pewien sposób pomógł pani podjąć życiową decyzję, prawda? Tak, tak. Kuchnię też miałyśmy i na boku. Kuchnia i była kucharka. Wtedy to bieda była. Bieda, bardzo biedne wyżywienie było. 9 zł 40 groszy, a ja zarabiałam 400 zł. To może pani porównać, jakie to były sumy. Ale gotowała kucharka, trzy posiłki serwowano? Bardzo, tak, tak, tak. I brakowało czasem na to wyżywienie. No to wie pani, że zbierałyśmy szczaw taki polny i zupkę gotowałyśmy na takim rosołku troszkę. I śmietanką to podbiłyśmy i było już... Czyli wyście same zbierały? Tak, tak. Przeważnie zbierały te salowe na łące i czereśnie zbierały na pierożki. I tak myśmy biedę... No ale umiałyście sobie poradzić, prawda? Tak. Radziłyśmy sobie z tą biedą. Takie czasy były, że i mydła nie było, i wody nie było w domach. A czy brakowało coś ze środków opatrunkowych, czy było Nie, były. Były normalnie. Były normalnie środki opatrunkowe i nawet szczepiłam dzieci przeciw gruźlicy. Wszystkie dzieci szczepiłam. I tego. I tlen przywoziłam do porodu, bo podawałam tlen przy porodzie, bo łatwiej było, dotleniona była, to była siła troszkę. Czyli rodzić. Miała pani butlę z tlenem na miejscu? Butlę, tak, tak. Worki takie miałam. Aha, worki. Worki. Miałam też zestawy chirurgiczne i dwa zestawy miałam, bo i szyłam te krocze, jak pękła, to szyłam. Nie było rozcinania? Byłam. Też wie pani, że powstało takie, żeby rozcinać przy tym pierwszym porodzie, przy pierwszych porodach. No to tego, to rozcinałam i szyłam kadłubem. Nie wyciągałam tego później. Tylko? Tylko wchłaniało, bo to jest... A to jest rozpuszczalne? Rozpuszczalne. Ciężka praca, ale widzę, że do dzisiaj pani ją wspomina z nostalgią. Tak. Dziękuję pani za opowieść o izbie porodowej w Łosiu. Dziękuję. Dziękuję.